Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów. Title Tuesday, 11 rund, tempo gry 3 minuty plus 1 sekunda. No i cóż, próbujemy grać. Dawno nie grałem w Title Tuesday, zobaczymy jak forma. Czy uda się zagrać z jakimś arcymistrzem i czy coś się uda skubnąć, taki będzie cel. Ranking trochę, no powiedzmy niski, zawsze było około 2600. Średnio, ale z tego co kojarzę, to na tym rankingu w pierwszej rundzie mogę trafić, na tym rankingu mogę trafić na kogoś z wyższej półki. Więc to też jest taki jakiś tam plus oczywiście. Dobra, tu za chwilkę, za 3,5 minutki rozpoczynamy. Dzisiaj Polska gra z Francją. Jakie wyniki obstawiacie? Dajcie znać. Dajcie znać jaki wynik. Znaczy ja myślę, że no co tu dużo mówić, dużo się mówi o tej reprezentacji, ale myślę, że będzie soczyście przegrana, no soczyście, co najmniej 3-0, jak nie więcej. Obstawiam jakieś takie 5-0 powiedzmy, a trudno, będę tutaj srogi dla naszych piłkarzy. Szczęsny chyba ma nie grać z tego co słyszałem, potwierdźcie mi proszę tutaj na żywo. Bo tak jakoś mocno nie wnikam w to, ale gdzieś tam mi się obiło uszy. No, będzie w masce głodny na pewno. Mekambe będzie głodny. Nie no, chłopak tam świetny jest, co nie? Jeszcze bardzo młody. No dobra, mecz meczem. Ale w szachy trzeba grać. Ja tam sobie odpuszczam chyba pierwsza, o której mecz? O 18? A Title Tuesday od 17. To na drugą połowę się skoczy. Tam w sumie, ach, jak już o honor się gra. Ja nie jestem jakimś kibicem takim prawdziwym, więc proszę, wybaczcie. 18. No tak. No to będzie połowa naszego turnieju. Wy prawdopodobnie jak jesteście na Twitchu teraz, widzowie drodzy, to pewnie też macie odpalony telewizor, więc pewnie będziecie oglądać sobie meczek w trakcie. Okej, okay, dzięki Kuwet SS za skład. Właśnie nadrobiłem 3 odcinki speedruna. No dzięki. Tak, właśnie ostatnio jest bardzo dużo speedruna i to takich odcinków dłuższych. No, taką złapałem małą fazę, więc tych odcinków jest sporo. Zresztą teraz okres letni przychodzi, więc też pewnie mniejsze zainteresowanie z szachami, jak to zwykle bywa. Są okresy, wiadomo, lepsze, gorsze. Dobra, za minutkę zaczynamy. I będziemy próbować walczyć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wam życzę dobrej zabawy. Dziękuję. Absolutely Word. Dziękuję. Że się speedrun podoba. Zawsze to trochę inna forma. Tych pięciominutówek trochę szybciej trzeba grać. Więcej błędów, więcej porażek, no to naturalne. Naturalna rzecz w moim przypadku. Okej. Okay. 20 sekund do rozpoczęcia i zaczynamy. Dajcie znać proszę jeszcze skąd jesteście. Zawsze mnie to ciekawi, skąd klikacie, z jakich miast. Może ktoś z zagranicy. Również tacy widzowie są tutaj na pewno na kanale. Dobra, 3, 2, 1 i zaczynamy. Słuchajcie. Pierwsza partia, Anton Demchenko. No tak, to jest bardzo silny zawodnik. E4. Ostatnio grałem Karokana, więc spróbujmy sobie zagrać znowu. Wariant zamknięty. Ok. Szach i Hetman A6. Tak uczyły książki. A co dalej? To się okaże. Szybka gra. Skoczek C6. No i co? Tutaj trzeba będzie... Prawdopodobnie skoczka przerzucić tutaj. Wieża C8. Tutaj grozi tak. Tutaj może zagrać. A walniemy. W sumie nie mam gońca białopolowego. Tutaj jest ok. To zagrajmy skoczkiem z planem takim.
Skoczek wleciał. Nie mogę. Może w sposób naturalny tutaj. Tak, tak, nie za bardzo, nie chcę tak grać. Skoczek G3, bardzo silny ruch. A, on mi pozwala tutaj na zbicie, ale ja nie mogę tego zrobić. Wieża C8, wyprowadźmy figurę. Skoczek tutaj, nie za bardzo. O, mogę chyba teraz tak zagrać. Skoczkę przegonić, ale on zagra H4, rzecz jasna. Tak, w taki sposób chyba trzeba. Trochę mi się to nie podoba. Ale walczę o punkt D4, bo chcę zagrać tak, wymienić. No słaby pionek zostanie, wiem o tym. Doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Okej, goniec tutaj, tam coś celuje, ale... Aha, może uda się wieżą tu zagrać, ale on wejdzie skoczkiem. Zagram tak, zobaczymy, czy on zagra tu. No prawdopodobnie. Wybicie, on wybije pionkiem. Ja z powrotem. Też to może mieć jakiś sens. Chcę zagrać tu. Tutaj. A powrót i zbij mi piona. Nie będzie to tak wesoło wyglądało raczej. To taka próba jakaś taka. No właśnie. Skoczek tu nie działa. Raczej tak trzeba zagrać i tak. To jest mądre zagranie gońcem. Okay. Pytanie, co zrobić z tym gońcem? Zagram tu, to on mi wejdzie, będzie gniótł. No dobra, niech próbuje gnieść, bo chcę tam wieżą zagrać. Skoczek C4. Jednak nie. No dobra, skoczek C4. Jasne. Takie zagranie. Może tu, z próbą wymiany. Król D7 chyba by było trzeba zagrać, żeby bronić wieży przy okazji. No właśnie, tutaj się szykuje już taka akcja. No dobrze, tak. Trochę mi się to nie podoba. Tutaj, tutaj. Może nie będzie tak źle. Moja wieża nie gra, ten pionek słaby. Hetman będzie chciał go pewnie tam przechwycić. Nie wiem, w sumie mało czasu. Dla mnie jest już mało czasu. Okej. Okay. Właśnie, tutaj jest atak na dwie rzeczy. Szczególnie na to. Ten pionek w sumie mało ważny. Niech będzie tak. No mocno mnie tutaj ciśnie. Kurczę blade, tak jak mi zagra, będzie problem. Muszę to wybić, bo będzie jeszcze większy problem chyba. Tutaj zagrasz, co? Wieża tu... A, tu mat grozi w ogóle. Kurczę blade. Tak. No już cierpię, to widać. Dobra, niech będzie tak. Koniec tu w ogóle, ojejku. Żadnej kontry nie mam, przeciwnik mnie po prostu gniecie. Tu zbiję, ja tu muszę... A, to wzięcie wieży jeszcze, dobra. Okej. Okay. Bez gry. Bez gry ta partia wyszła. Zobaczmy. A, tak to trochę jest, jak się gra swoje. No, ale przeanalizujmy, co tutaj było dobrego, co tu było złego. Na razie jest wszystko okej. Okay. C5 w porządku, roszada, skoczek, goniec... No to już jest wyrównanie w ogóle. A dlaczego nie zagrałem skoczkiem od razu? No właśnie, bo przecież jak tutaj bije, to tu.
Nie można się bać. Bicie też jest w porządku. Skoczek G3, G6 trzeba było grać. Hetman, skoczek. Aj, z zimną krwią trzeba było wybić pionka według silnika. Arcymistrzowie tak grają na takie blefy. Skoczek wleciał tutaj. H5 dobrze, o dziwo. Znowu trzeba było tutaj trzaskać. Trzaskać pionka. Białe trochę lepiej mają już. Skoczek A5 tutaj. Każe bić po prostu i grać wieżą. I tyle. Racja. Jakoś tak tutaj otworzyła się pozycja. Skoczek D2, no właśnie. Otworzyła się pozycja i tu jest już źle. No właśnie, bo ta wieża nie ma zabezpieczenia, kurcze blade. A taki ruch. No to też nie za wiele daje w sumie, bo to wolna linia potem się pojawi. No tak, słabo rozegrałem tę partię. Tutaj D5 poszło, to już mnie przeciwnik mocno ciśnie, co nie? Hetman A5. O, to bez znaczenia. Dobra. Okej. Okay. No trudno. Chociaż ten arcymistrz był względnie w zasięgu z tego, co kojarzę. Są lepsi oczywiście, ale trudno, trudno się mówi. Czekamy sobie na kolejną rozgrywkę. Hikaru tutaj sobie jeszcze pyka. Też się musi męczyć w końcówce. Raczej, no, jak widać, silnik mówi remis. Hikary to specjalista. Co on w Maroko siedzi teraz? Jeszcze na sekundach gra. A nie, Hikaru gra. Zaraz, moment! Hikaru gra czarnymi przecież. Ojej, sorry. Nie chcę to wygrywać. Nie no, broni się. Ja się zdziwiłem, że mniej czasu ma. Przecież Hikaru zawsze ma więcej czasu od wszystkich. No, ciekawe, co z tej partii będzie. Pierwsza runda zawsze jest taka. No, próbuję wygrać. Mam wrażenie, że to czarne próbują wygrać. No i bić trzeba, no i godzić się z remisem. Patrzcie, Nakamura nie chce. I będą czesać. No, słuchajcie, założę się, że czarne to wygra, nie? Jeszcze nie wiem jak, ale. Nie, no nie może biały przegrać przecież. Ale się ganiają. Król chce przejść pewnie tędy. Nieźle. A tutaj goniec D6 nie działało?
A nie, bo tam król wchodził. Szybko gra. Ojejku. No remis, remis. Okej, czekamy sobie na rundę numer 2. O, już jest. Spoko. No to D4. Tutaj to już zachowam sobie gońca. Wszyscy grają te teorie. Skubańcy, no. Grają, znają. Dobra, mam parę gońców. To jest atut. Zagram na wymianę. O, zagram tak, żeby mieć końca w razie co schowanego. Jakoś trzeba będzie tutaj. Tak, niech będzie, żeby skoczka nie było. Może tu jakaś wymiana pewnie. F3 chyba trzeba zagrać. O, do E4 jakbym doszedł. Już ciężko powiedzieć, tutaj pewnie jest równa. No ale będę bazował na parze gońców. O. Już nie będę bazował na parze gońców. Kurczę, ja jeszcze to... Przegram? Mam przegraną teraz? Utracę figurę. Odejdę, to mi strzeli tu. Nie wierzę po prostu. No nie wierzę. Co się dzisiaj dzieje? Nie wierzę, co się dzieje. No nie wierzę po prostu, słuchajcie. Tu mam trzasnąć piona. No muszę chyba. Tracę figurę, nie widzę. Biję. Bez sensu. Kompletnie bez sensu. W taki prosty sposób stracić figurę. Jak amator. O rety. Poproszę o cud. Jeszcze się ładnie blokuje. Przeciwnik. Dokładnie. Dobra, no ja muszę to wymienić. No nie mam innego wyjścia. E4, no i liczę na cud remisowy. Będzie to piekielnie trudne, ale powalczę. No skoczek tu jeszcze, co? Tu może goniec, będę musiał wrócić. Tu? Nie. Bardziej tak chciałem. Nie mogę. Tu trzeba grać chyba.
No tak i tak, chyba trzeba grać. Co skoczek tu? Wybić to trzeba? Aha, tu wchodzisz. O rety. Tu. Problem jest. Może tak, trudno. Jak najwięcej pionów, jak wymienię, to będzie dobrze. Tylko, że on tego nie ruszy. Tutaj, no właśnie, zagra skoczkiem, dokładnie. Dokładnie tak. Tak, spróbuję mu wymusić bicie. Jeszcze jest szansa tutaj, jak wybiję, żeby go poszukiwać. Taki ruch przecież ma piękny. Tutaj to tu, bo tak w ogóle. Ale bez sensu. No właśnie, G4 znalazł. Ale znalazł ruch niemożliwe. Tutaj. I co ja mogę, biedny żuczek? Nic. Kompletnie. Niewiarygodne. Że tak. Koniec, niech na skoczek nie gra. Co ja gram w ogóle? Nie, no to jest po prostu dramat, co ja gram. Dramat. Przecież goniec mój się nie rusza. Nie wiem, co ja gram, słuchajcie. Nie wiem. Ojejku, nie wiem, bije. Nie, no bez sensu. Wszystko jest bez sensu tutaj w tej pozycji. Co ja gram? Czy to się w ogóle ruszyć nie może? Ojejku. Oh, kompletny wór. Nawet nie mogę tych pionów zaatakować. Ojejku, masakra. Mat, no wiem. Tak, ta partia to w geście solidarności z Polską. Beznadziejnie. Aż zobaczę po prostu tą podstawkę figury, ale to się źle zaczęło dzisiaj. Strasznie bez formy. No właśnie. Czekajcie. Tak, B4 to błąd, przegrywa figurę, skoczek E5. Przypadkowo wyszło, że tracę figurę po tym posunięciu. Tu należało zagrać cokolwiek innego, odejść gońcem po prostu i tyle, no i grać w szachy dalej. Trudno. Jeszcze 9 punktów można zdobyć, co nie? Ale źle to poszło. Czy sprawy wyszedłem? Wiesz co? Ciężko powiedzieć. No na pewno różne tempo, jak się gra cały czas i potem się wchodzi na inne, to na pewno. Ale zauważyłem, że po prostu taktycznie bardzo mało widzę. Bardzo. No to wynika z braku treningów swoich, tak? Których już tak naprawdę nie robię, więc no siłą rzeczy się gra coraz słabiej. No ale tak, jakaś tam wprawa na pewno jest. No te speedruny, to nie ukrywam, że to jest dla mnie krzywdzące, jeśli chodzi o szachowe moje granie. Oczywiście, że tak. Bo gram z tymi słabszymi zawodnikami, ale nie robię tego dla frajdy, dla siebie, tylko dla widzów oczywiście, żeby uczyć na jakimś tam niższym poziomie, niższym rankingowo. No ale spoko. Będziemy walczyć.
Przecież nie może być aż tak tragicznie, co nie? Na Title Tuesday po prostu nie miałem czasu we wtorki, dlatego też dzisiaj akurat znalazłem chwilę. Mam na to czas, więc sobie gram. A tak to niestety tego czasu nie ma. No tutaj to jest pozycja remisowa. Ale co tu się w ogóle odwala? Zaraz czarne przegrają. Ale piękny ruch. No nie można bić, bo pad. Co to za ruch w ogóle był? Łatwo się patrzy, co nie? Łatwo się patrzy, jak ktoś gra, a gorzej samemu wykonywać i klikać myszką. Polecam spróbować każdemu, nawet dla siebie, włączyć transmisję, tak nawet jeśli nas nikt nie odgląda, i spróbować mówić podczas gry. Szalenie. No trudne to jest, no to jest trudne. Znaczy to też oczywiście kwestia wprawy zapewne. Już dawno tego tak, no tak, no. Ciężko na wysokim poziomie jeszcze komentować. Tak jak robi to na przykład Hikaru. No to remisik wystarczy, wierzył iść na dół, dokładnie. No i tu królem też wystarczy podejść. No nie, no już wieża na wieżę to bez przesady. Dobra. Runda numer 3. Królewsko-indyjska. Coś pięknego. A4. O proszę, no to w takim razie E5. I wskakujemy. Bić nie może. Znaczy może, ale dla nas będzie super. Grożą widełki. Ciekawe, czy dostrzega. Już można próbować grać na przykład taki ruch. Później A4 to dziwne posunięcie. Ono mi się bardzo podoba z perspektywy czarnych. Zagrajmy tak, bo po biciu przelocie bije tym i wzmocnię potem sobie skoczka ewentualnie. Dokładnie, skoczek tutaj już jest jak marzenie. A, no to to tym bardziej. F5 zagrajmy w takim razie. Dobra. Szach i zdobywamy figurkę. Tak, to jest w zamiszu. Te pułapki są. I mamy tutaj figureczkę więcej. Słuchajcie, powiem tak. Te partie to chyba wygram, jak nie zrobię mi sklika. I potem tu. I wieżyczka. I tu. Samograj, co nie? Jest. Punkcik. Oczywiście trochę żartuję. Wyszło fajnie. Bardzo fajnie tu wyszło. Też słuchajcie, jak kurs robiłem, to tego zamisza również tutaj analizowałem, ale A4 to jest ruch, no mówię, to od razu gram E5. Tu przeciwnik powinien tak zagrać. W ten sposób. No po tym ruchu można zagrać skoczek A5 i grozi tutaj, jest pięknie. Skoczek jak zagra na C1, odbijamy, zbija goniec, walimy tutaj C5, no samograj, goniec E6, fajna gra. Fajna gra tu wygląda. Dobra, to była dosyć łatwa partia, sami przyznacie. Przejdźmy może do... O, zobaczmy jak gra Magnus. Magnus białymi.
Zawsze miło popatrzeć na wiecznego mistrza świata. Na takiego zwycięstwa mi brakowało właśnie. Szybkiego. Wypadałoby teraz zrobić dwa punkty na cztery. Magnus ciśnie. Stoi, zobaczcie, jak pięknie u niego figury stoją. No tylko problem polega na tym, jak to wykorzystać. H6. Musi wrócić. Zobaczcie, ile czasu Magnus przeznacza na grę. To jest jak maszynka. Widzi słabość, atakuje. Taki ruch pewnie grozi. Może hetman D3, może hetman C2. cztery sekundy tylko myślał. Znaczy tam czas dodawany, więc ciut więcej pewnie, ale to świadczy też o klasie. No, już przeciwnik ma mało czasu. No i co? Wieża zbija. Wiadomo. C2, tak mówi. To wygląda groźnie. Oj, tak. Tu grozi bicie, król bije, wieża E6. G4. Nie, bo skoczek wejdzie tu. G4 nie zagra. Zbije tutaj. Pionka. Uprości grę, czy nie uprości gry? Panie Magnus, pan jak długo myśli? No wybić, ha, myśli pewnie nad biciem tutaj. Skoczek D3. Zagraj jak Magnus. Pionek więcej. Że pójdzie pionkiem. A, tu jest obrona jeszcze piękna. Teraz szach. Wybił. Tak po prostu. Skoczkówka z pionkiem więcej. Słusznie zresztą. 4 i króle 4. Skoczek jest zaplątany. Tu jeszcze można zagrać A3 pewnie. Tędy wyjdzie. Magnus się nie czai. G4. Jak tu, to tu. Zbił. Odciąga figurę. A nie, tu nie można. Co ja robię? Tak pewnie.
Łatwo realizuje, skubaniutki. Hans Niemann. Ciekawa końcówka. Niby dwa gońce lepsze, ale nie można zrobić jakiegoś przełomu. Oj. Teraz można zbić pionka. Goniec tu. Dokładnie. I można pionami zasuwać. Będzie oddanie. Od tego oddał. Ładnie tu idzie. A no właśnie, koniec partii. Hans Niemann przegrywa. Nowe studio nagrań? No poniekąd tak, no zmieniłem miejsce zamieszkania, więc i jest nowy pokoik. Znaczy no tak, nowe studio nagrań można powiedzieć. Połączone z sypialnią. Jak obstawiacie, ile punktów dzisiaj uda mi się zdobyć? Ile to będzie? 5, 6. 6 to by było przyzwoicie chyba. Tutaj? Muszę chyba być tym w ogóle. Szkoda. Kurczę, źle pograłem. Nie, no dobra, wszystko bijemy do końca w takim układzie. Tu wejdziesz. Dobra, pozwolę ci na tego pionka. Zagram tu, ty pewnie zagrasz tu. Jestem tego świadomy. Tak, niechętnie. B3 jakieś za chwilkę. Skoczek nie może tu, bo tu. A5 dla mnie jest ruch niezrozumiały, bo ładnie tutaj zagram. I bronię na B3. A tu zagrasz, będę musiał to wybić. No dobra, to będę musiał się na to przygotować, grając tak. Zagrasz tu, dziabnę i różnopolowe. I gram F4. I F5 jakieś, albo E4 tu. I różnopolowe. Czekajcie, F5. No tu może być dziabnięcie. Może zagram tak, żeby jednak pilnować. I tak, no goniec D4 na pewno. Jest tutaj opcja, po prostu królem ucieknę. Okej, zagrajmy może tu. Zagrać tak. Jeszcze po takim ruchu mam opcję taką ciekawą. Czy ta wieża nie gra, nie? Może na tym się trzeba delikatnie skupić. Na początek. Tak, pilnujemy. Tu. Nie lubię takich zagrań hetmanem, one są niebezpieczne, tak wizualnie. Trzeba poczekać, uważać troszeczkę. Taki ruch tu, dziabnięcie tu. D5
Zawierzenie gra cały czas, więc zawierzenie gra, ok. No tu już się narzuca, bicie, bicie, tu mi dziabnie, trzeba wracać na to zwracać uwagę tutaj, tutaj, tutaj. Nie no, to będzie bardzo dobrze. Co jak zagram tak? Dobra, mimo wszystko gram tak. A może było warto wybić? A, to zawsze na dwoje babka wróżyła. Tutaj, 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 tutaj. Tak, zagrajmy najpierw. Spróbuję tutaj uderzyć. Pewnie, że tu goniec broni. Hetman musi uciekać. Po wybiciu po prostu chce pionę złączyć. I zagrać chyba tu, żeby mieć taką opcję. I wieża G2. Aha, tu mi zbijesz. Je tu, to tu. A tu nie mam wyjścia, muszę, tak? Tutaj coś grozi, nie wiem. Muszę tak uderzyć. Wiesz, jakie 7, a jednak mógł. Aha, tu bronię, mogę tak zrobić. Mogę zbić tak, bo tutaj jest bronione. To co, nie zauważył? No nie zauważył. No i słusznie dla mnie. Słusznie dla mnie, co ja mówię. Tak. Tu bronię, tu trzeba było uważać jeszcze na pułapki. No nie widział gońca, nie widział. Myślał, że tam już wygrywa. Pewnie się też złapał za głowę. Mamy to. Mamy to. Ciekawy jestem, czy tam całą partię była mniej więcej kontrola, czy jednak nie. Zerknijmy. Goniec F4. Tu jest ok. Wieża E8. Każe robić roszadę. Bicie dla mnie jest złe na E4. Wieża zbiła tutaj. Goniec powinien zbić. Nie zbił. Wieża E2, super, najlepszy ruch, bicie, bicie, F4, goniec wraca, hetman D3, bardzo dobrze. I E4, no to jest lepsza trochę białych. E5 od razu. E5 jak tu? Po prostu tak? Otwierać grę zwyczajnie, tak? I D6, a grać zwyczajnie na punkt F7, spoko. Łatwo się mówi w analizie. Tak, tak. E5 wrócił. No tak, i tutaj trzeba było to przytrzymać. Zagrać spokojnie królem, tak jak mówiłem. No ale E6, ale też przewaga. E7 trzeba było grać od razu. Też o tym myślałem, tylko nie wiedziałem, co po król. F7, aha, po prostu G4. Coś mi się ubzdurało, że on może zbić tutaj, co nie? Coś mi się tu naprawdę ubzdurało. Faktycznie tutaj już by był koniec. Brakuje jeszcze mi takiej, no czegoś takiego jeszcze, tego czegoś w tych moich partiach. Tutaj, tutaj. No tak, tu niby ok. B5 spoko, goniec. F5. No, błąd, co powinien zagrać? On G7. A to też się łatwo mówi, no, hetman G7, bicie tutaj, też wygląda tak całkiem ciekawie. Ale na konkretach, wiesz, jaki 7 przegrywa, no tutaj, tak, hetman musi odejść, ale nie widział, no.
Dobra. Dwa punkty są, są. No i elegancko. 2-4 w sumie, wstydu na razie nie ma. Jeśli chodzi o punkty, Carlsen z pingwinem sobie gra. Carlsen czarnym kolorem. Może z perspektywy czarnych sobie to obejrzyjmy. Pionek więcej. Pingwin jest dobry w szachach buletowych. Ten skoczek będzie musiał chyba przejść jakoś tutaj. O, ciekawe. Teraz chyba Magnus odetchnie. Nie ma za bardzo przyłomów. Aj, bierze pionka. Ładnie to zrobił. Skubaniutki. Bierze F5, starczy. Aha, tu grozi ruch. O, jak ładnie odszedł. Ja bym już podstawił. Szach. Na sekundach panowie grają, nie? O, ale techniczka. Coś pięknego. Tylko czas tutaj jest ważny. O, ładna wymiana. Nieźle. No, król F4. Ładnie to Magnus zrobił. No to jest jednak majstersztyk. To jest to. Ładnie się to ogląda. Ciekawa końcówka. No, silnik mówi remis, nie? Chyba tak. Ciężko tutaj zrobić przełom białym kolorem. Nakamura by zrobił pewnie przełom i białym, i czarnym kolorem na tym czasie. Król niepotrzebnie tam idzie. Właśnie, powinien wrócić. Dokładnie. Wziął pionka. Trzeba było trzymać, nic by się nie stało. Czarne chcą wygrać. Wystarczy zagrać tutaj i zbić, no. A, bo białe chcą wygrywać z gońcem i wieżą, no to teraz to ma sens. No to czarne tutaj nie popisały się. No białym kolorem można próbować. Oj. Znowu szach. Może wieżą na F3. Oj, niebezpiecznie się robi. Pionek tu pilnuje ważnego pola. Oj, teraz to się wypuściło chyba. Oj, będzie ciężko. Tak, tak, tak. Tu się robi ciasno. Oj, koniec gry. Koniec? Koniec. Ale ładnie. Oddanie i tutaj wieża. I tu. To jest remis? To jest remis? To jest remis. Ja myślałem, że to jest wygrana już. Wow. No to nie, to remisik. No tak, tu już czarny się wygrzebał z opresji. Ale się porobiło. Ładna końcówka do oglądania. O, to jest jeden z łatwiejszych remisów takiej bardzo uproszczonej końcówki. Skoczek na wieżę. Troszkę trudniej się bronić zawsze z gońcem. Skoczek tu ładnie obok króla zawsze. O, no, teraz to już tak. Szybciej poszło.
Też się skończyła partia. I tu również ostatnia. Ok. No to czekamy cierpliwie na piątą rundę. Dajcie znać na żywo, jak się mecz rozpocznie i kiedy padnie pierwsza bramka. Chociaż jeszcze 15 minut, tak, do rozpoczęcia. Tak, tak, zgadza się, Michale, tak, tak, z gońcem do odpowiedniego rogu. Tylko, że no to tak, ale zawsze tym skoczkiem uważam, że jest łatwiej się bronić. Tak, tak po prostu łatwiej. No ale dobra, to nieistotne, no. Czekamy. Na kolejną rundkę. Dzień dobry, Pulchny, cześć. Tak, nowy mikrofonik pokazuje, zobacz, jaki piękny. Świetny jest, po prostu świetny. Nie zbiera szumów z okolicy. Słuchajcie, pralka może chodzić, wiatrak może chodzić, otwarte okno za oknem na osiedlu, krzyki jakieś, coś, nic nie słychać, prawda? Coś pięknego, no. Podziękowania dla Smoka. Smoku mi zasponsorował mikrofon. Kiedyś miał mi tam rzucić parę złotych właśnie na turniej, no a sobie o tym przypomniał i okazało się, że chce mi tutaj sprzęt. I jak się pięknie złożyło, bo akurat mikrofon też mam drugi dobry, tylko że właśnie coś tam ten dźwięk był inny i nie wiem czemu. No i pięknie się złożyło, tak. Też jestem bardzo zadowolony. Mniej miejsca zajmuje też przede wszystkim. Ja w tych sprawach to jestem noga w technicznych sprawach, ale tutaj się ładnie też wszystko ułożyło. I też lampę zmieniłem, ale tu lampę ciężko mi pokazać w tym momencie. Nie mam już dwóch takich lamp, gdzie zajmują dużo miejsca, z tyłu i z przodu. A taką pierścieniową mam okrągłą, też fajnie, fajnie działa. Akurat lampę sobie sam zasponsorowałem. Coś trzeba było pozmieniać. Nawet chyba szepty słychać, tak jakbym mówił, tak jak teraz mówię. I nowa farba w sypialni. Nowa sypialnia w ogóle. Tak, jedną ścianę mam granatową, reszta są no, prawie białe takie, nie karmelowe. Nie widać, tak? No nie są śnieżno-białe, ale tak, takie bardziej, no. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie znam się na kolorach. Dobrze. No w każdym razie jasne, prawie białe. Ostatnio zagrałem wariant smoczy w Sycylu i nawet się udało wygrać, więc chyba porzucę Najdorfa. O, nie porzucaj Najdorfa, jeżeli chcesz się rozwijać. Zresztą z tymi debiutami to jest tak, że komuś coś musi podpasować. To zależy od poziomu. Najdorf jest okej. Okay. No, myślę, że można sobie miksować. Po prostu smoczy wariant jest prostszy w grze. No prostszy jest w grze. Jak nie chce się bardzo ambitnie do tego podchodzić, no to można grać. No, ale to nic złego. Żeby moje tutaj gadanie nie wyszło takie, że jesteś nieambitny. Nie o to chodzi. Co komu pasuje, no. Najważniejsze to zrozumieć pozycję, widzieć taktykę i będzie dobrze. Można grać każdy debiut. Twoja wina, że sycylijską gram, więc staram się zmieniać otwarcia. Moja wina? Cała przyjemność po mojej stronie. Okej. Okay. A jak tam się turniej udał, Kacper? Ten nocny. On już był chyba, prawda? Nawet nie śledziłem wyników, sorry. 30 osób grało, spoko. No i fajnie. No te turnieje nocne to są wyczerpujące. Jak zrobiłem w listopadzie w zeszłym roku, to do 4 rano graliśmy chyba od godziny 19. Sporo godzin, kołóweczka była, nie? I M z Gruzji grał, spoko. Ja myślę, że dużo jest takich osób ukrytych gdzieś tam po miastach, które grają dobrze w szachy. No ale zwykle jak ktoś dobrze gra w szachy, to tam szuka sobie jakiegoś klubu, żeby się gdzieś zahaczyć i żeby tam no, być aktywnym, co nie? Tak, te imiona, nazwiska gruzińskie kończą się na szwili, nie? Imię Giga. No, tak, Giga.
Giga coś tam Szwili pewnie się nazywał. Świętej pamięci był kiedyś taki rosyjski arcymistrz, który przyjeżdżał. Arcymistrz, przepraszam. Mistrz międzynarodowy. Nie pamiętam kategorii, ale bardzo silny. 2-300 około. Gennady Gowaszeliszwili się nazywał. Można powiedzieć, się wychowywałem na zagranicznych szachistach. Jak przyjeżdżali do Olsztyna grać nasze turnieje Grand Prix, szachy szybkie, no to było z kim pograć, było się od kogo uczyć. Zacięty facet był do samego końca. A to było fajne takie. Cztery partie za nami. Mój przeciwnik z pierwszej rundy. Dobra, jest kolejna partia. Mistrz międzynarodowy. No i spoko. Trzeba grać. Twardo. Zagrajmy tak, jak H4 to skoczkiem. F3 jasne. D5? To mnie zaskoczył przeciwnik. Skoczek E5 w takim razie. Jak tu, to tutaj mam wejście. Skoczka sobie fajnie ustawię. Pytanie, czy tak grać, czy H5. H5 chyba, chociaż skoczek H3 tu wejdzie. Niech będzie H5 od razu. No skoczek H3 wiadomo. No zrobię tą roszadę. Skoczek też będzie miał dobre pole. I przez C6 będziemy się rozbijać. C5 też można chyba spróbować, ale C6 bardziej chyba tu chcę zbić. Dobra. A3 wydaje się, że miękko. Skoczek stoi dobrze, tutaj goniec H6, nie boimy się. Okej. Takiego ruchu też nie chcę grać. Bardziej może wieża B8, A5, B4. O! To ciekawe. Bicie. No dobra, bije. Wieża C8. Skoczek teraz ma dobrą placówkę. B3? Tu? Uważam, że moje skoczki stoją bardzo fajnie. Zagram tu. Muszę uważać na G4. Ten skoczek, jeden ze skoczków musi tego pilnować. Dobra, chwila. Co ty mi tutaj kombinujesz? Może najpierw hetmanem. Żeby wejść tu i hetmanem zbić. Zdwoić wieżę, on tam jakieś C3 pewnie zagra. Przejść do jakiejś przyjemnej końcówki. Wow. To jestem zaskoczony. Tak, zagrajmy w takim razie teraz. Okej. Okay. Tutaj to skoczkiem. Tu też chyba pionka wezmę. Chodzi o czy B3. B3 może też być zagrane. No może być. Jakiś taki ruch, bicie tam. Nie, nic nie działa. Nie mogę tu teraz wziąć pionka? Wezmę. Wezmę pioneczka. No dobra, bo chcesz zbić tu, jasne. No to ja tu z powrotem, bo tam atakuję. No bierz. Wziął. Taki mam ruch. Widzę tutaj już praktycznie moją wygraną, wiecie co? Może się mylę, kurczę.
Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę tu pada, bo chcę zagrać tu. On zbije. Tu. Ja już szukam jakiegoś mata, nie? Tak. Tak. Zanechat pan ucieknie. Nie ma dobrych odejść. A, tu pionka może zbić. A to wtedy mu tam mogę zagrać. Albo tu. Zbicie to tu. Koniec tu, to tam. Dużo taktyki się pojawia, nie? Jak zbij, wziął tutaj, dobra, tu zagrałeś. Bicie i chyba tutaj mam ruch, chyba tak. I tak chyba mogę. Zdobywam materiał. Tak jest! Mistrz międzynarodowy na łopatkach. Dwa jajeczka na początku, a teraz trzy wygrane z rzędu. Dobrze jest. Tak jest, słuchajcie. Obrona nowoczesna weszła jak złoto. Zaraz zobaczymy. Już tutaj analizkę uskuteczniam. Przeciwnik pograł jakoś tak miękko. Zaraz zobaczymy. Skoczek F6 pokazuje. Dobrze. F3. Krzysztof zagrał gońcem. Też jest ok. Roszada. Skoczek. Wszystkie figury grają. D5. D5 to był dziwny ruch. Chociaż on nie wypuszcza jakiejś przewagi białych, czy tam jakiejś nie robi. Ale nie, no tak. D5 już analizuje komputer, że jest takie sobie. Skoczek E5, co lepszego? H5. Dobra, koń E5, król B1. H5, bardzo dobrze. Roszadka. A3. No mięciutko, dał pograć. Tak, tak. Skoczek wleciał. No to ten ruch jest zły. Skoczek D5 to jest ruch zły. Nawet czarne mają bardzo fajną pozycję. Można było tutaj pewnie zagrać. Normalna gra, hetman C7 i tam trzeba próbować grać po liniach. Tak. Bicie gońcem dobre. Wieża C8. Ok. Skoczek wleciał. Hetman wleciał. G4. O wow, coś przeoczyłem. Skoczek D5 przeoczyłem. A co jeśli wzbija? Tu. Król A1 niech będzie. Daje tutaj mata w 10. Aha, tutaj tu atakuje. Dobra, a jak król tu? Wieża C3? Ale ruch. Co tutaj w ogóle? Wiecie co? Goniec C5 pokazuje komputer, żeby się bronić. Chwila, bo ja na razie jeszcze nie wiem, o co chodzi tutaj. No co, ja bym tutaj... co on tutaj może grać? A co tutaj w ogóle grozi? Aha, grozi bicie. Król zbija i tu mat. Wow, ale posunięcie. Co, tak musiałby zagrać? Skoczek D3? O co tu chodzi? Bicie i tu grozi mat. Wow. Tu musi bronić wzięcie hetmana. Ale kombinacyjka by weszła. Masakra. Zaraz opowiem, Kacper. Skoczek D5 już wchodziło. No, za słabo tutaj z moimi analizami. Tak, no hetman wziął pionka, czyli podstawił. Hetman C4, no i wziął pionka i to jest błąd. Tutaj już tak można było podobno grać. Hetman musi wrócić, bronić gońca. Tutaj, tutaj. Goniec zbija, hetman zbija i strzałka. Tutaj. I atakujemy na mata. No i tam jakieś pewnie tego typu rzeczy. No, fajne rzeczy są tutaj. Ale poszło tak, tak, tak. On powinien hetmanem na 4 zagrać. Nie, powinien. Się łatwo mówi. Zbił i to już jest przegrana. Tutaj hetman nie ma dobrych zagrań. Po tym ruchu też skoczek B4 planowałem. Musi tak i to jest też w topka. Bicie, bicie, koń E3, koniec partii. Ależ fajnie to wyszło. Jestem zadowolony. Jak u mnie treningi wyglądają? Nie wyglądają, to po pierwsze, a plany turniejowe? Nie. Odpuszczam wakacje. Mam dużo pracy swojej. Może gdzieś tam na jakiś turniej błyskawiczny czy szybkie się wybiorę, ale na dłuższy festiwal nie planuję.
Mam co robić póki co. Więc raczej nie. Myślałem nawet o Gdańsku na ten Puchar Solidarności przyjechać w lipcu, ale to też jest 7 dni wyjęte troszkę z życia. No mógłbym w sumie na niego pojechać, ale jednak nie. Jednak tutaj mam inne rzeczy, priorytety. Przygotowuję się już do sezonu jesiennego, jeśli chodzi o zawodowe rzeczy. A wy jakieś turnieje planujecie grać? Dajcie znać, proszę. Jakieś Polanica, czy coś właśnie w Gdańsku. Hikaru jeszcze gra? Hikaru gra czarnymi. No to remisik, panie kolego. Remisik. No, Hikaru też bez formy, zobaczcie. No nie, ale wieżę na wieżę grać. Już nie bywa. Tempuje go, tempuje. Ojej, już można sobie odpuścić takie klepanie. Hikaru też nie jest robotem. Czasem są słabsze wyniki. Tak w ogóle jest gigakotem. No. Dlaczego on czeka? Woli grać na 5 sekundach niż na 20. Presja jest dla niego czymś dobrym pewnie. Okej, kolejna runda za chwilkę. Runda szósta. WGM. Dobra, jedziemy. Jak tu, chyba tam. Tu też jest opcja skoczek G4. Skoczek G4 wydaje się dobra. Aha. Kurczę, muszę odbić. Faktycznie nie mogłem tam zagrać.
Mące 7. F6. Paskudnie wygląda, ale... Czy tak zagrać w ogóle? Wygląda to źle. Myślałem, że tu już dostanę dobrą grę. Się okazuje, nie. Dobra, F6. Strasznie, strasznie brzydki ruch, ale nie wiem, co innego tutaj mógłbym zagrać. Strasznie brzydkie posunięcie. No wiem, że pionek leci. Kurczę. Strasznie mi się ten ruch nie podoba. No jak H3, to tutaj strzałka jeszcze jest i skoczek E5, wejście tu. Bardzo brzydka pozycja. Ojej, ojej. Niestety się bardzo pogubiłem tutaj w tej grze. No to wejście jest bardzo fajne dla niego. A i tu poleci pionek. Tak. Widzę, że nie jest wesoło, no. Fatalnie po prostu. Będzie sprzątanie świata. No roszadę muszę zrobić. Strasznie. Straszna pozycja. Szach. Trzy pionki mniej. Świetnie. Nie wiem, jak się z tego wygrzebać. Co ja tam pograłem złego? Ale dobrze zagrała. Czuję, że to już mi nie odpuści przeciwniczka. Wracam. Ale też podstawiła pionka jednego. Tyle, że ona sobie może na to pozwolić. No wracam. 4. Kurczę, blada. Tu, czy ja tu coś tracę? Tak, chyba muszę w ogóle grać. Bronić hetmana. No tak, seria. Ojejku, tutaj podstawka jest na końcu. A nawet tu. O. No nie, tylko nie to. Skoczek F6 to zły ruch? Trzeba najpierw tutaj wybić. Świetnie. To w ogóle jest zły ruch. Mogłem zbić gońca. Hetman tu. I po prostu tak. Nie widzę takich w ogóle opcji dla siebie. Są ostre rzeczy, ale nie widzę takich opcji. Jest w porządku i robisz roszadę, ten pionek zniknie później. Kurczę blade. Ale pograłem. No trzeba było wrócić grzecznie, no przyznać się do błędu. A ja wymyśliłem sobie F6. Ja wiedziałem, że F6 jest ruchem złym. No, pretensje mogę mieć tylko do siebie. Wiedziałem, że to jest bardzo paskudny ruch. Ojejku, no naprawdę.
Tak, tutaj nie ma co grać praktycznie. Skoczek C8, jeszcze niby ciut lepsze, ale to po tym ruchu. Aha, no roszada. No tak, miałbym pionka mniej, a nie 3. Co nie zmienia faktu, że jest w topa, ale no tak. Tutaj bić trzeba, że D8, sprzątanie świata, ładnie. Nie do uratowania pozycja. Tu podstawka jeszcze przeciwniczki, która naprawdę nic nie zmieniła. O, to nawet nie ma jak się chyba bronić, ten ruch. Wszystko jest powiązane, to straszne. Tak, 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 tak i tak. Wygrana też jest biały. Dobra. 3-6, łe. Już myślałem, że tu będzie tak 4-6 i będzie fajnie, a niestety nie jest. Trzeba wygrać dwie z rzędu teraz. No trzeba. Nie ma wyjścia. Magnus Carlsen. Też nie ma łatwego życia, mimo jakości więcej. Remisik. Zobaczmy tutaj Matibara. Matibar białymi. No tutaj powinno być dla niego ok. Chyba z powrotem to musi. Co, na remis gra? Okay. Igor Kowalenko. Chyba tak nawet można. Trzy partie zostały. Ciekawa końcówka. Oj. Podstaweczka. Nieźle. Kolejna partia. Sekundkę. $669. Dobra. No wypadałoby coś tutaj pograć porządnego w końcu. No tu nie mogę zbić, bo potem na E4 będzie strzałka. Chociaż tam są też ciekawe warianty. Tak, jest też ciekawy plan. Jak wymienię białopolowego gońca, to będzie przyjemnie bardzo.
No do B5 dojdziesz. Teraz grozi tam. Przerzut skoczka. No tak, tutaj gdzieś odejdziesz i tam wieżę możesz mi ten. Ale tutaj mam ruch za chwilkę. Potem tak. Skoczek też G3 złapie fajne pole. Tutaj właśnie to jest. Aha. Okej. Okay. Idziemy sobie od potencjalnych szachów. Dobra, zagram tak i tak, bo będę pilnował to pole cały czas. Będę jakimś tam zapalnikiem małym. Skoczek tu, bicie, bicie. I tu? Czy to działa? Tak, bo zawsze mam też taki ruch. Dobra, skoczek F5. Tego końca sprzątnąć, czy nie sprzątnąć? Wypadałoby chyba zbić, byłoby ok. A teraz, w tej sytuacji? Może tutaj zagrać ostro, tu wejdziesz, co? To wszystko trzeba liczyć. Tam. Może tak, żeby zagrać F4. Niech on pomyśli, ja zdążę to zbić. A może tak zagrać w sumie. Tutaj zagrałeś. Niech będzie tak. No wiem, że skoczek ma tutaj też wejście fajne. Ale tu będę też atakować mocno. Skoczek zostaje. Zostaje skoczek, mam tutaj opcję na D6. Wracam i tu atakuje również. Mogę zbić, nie? Nie, nie mogę. Nie będzie tak, żeby tu bronić. Chcę tego pionka skosić. Tutaj też jest atakowany. Serio? Tak można? Po prostu chcę wziąć piona. Skoczek F5 stoi świetnie. Wieża dobrze stoi, broniąc. Tutaj wejście jakieś to tam, co nie? Skoczek tu, pomyślimy, to jest taka akcja. Dobrze, przytrzymaliśmy go trochę. Co, przepchasz? Nie, chyba. Grozi wzięcie tu. No właśnie. Mam nadzieję, że masz problem, kolego. Tu chcesz wziąć. No dobra, no weź. Krzysztof, tylko nie podstaw. Tu grozi wzięcie. Okej. Tutaj wszystko grozi, ja to wszystko... Może w ogóle tak się odwdzięczyć? To może też mieć dużo sensu. Albo tam i tam. Okej. Niech będzie tak. Niech będzie tak. Bicie, bicie, co tu zbijesz? Nie, nie zbijesz tu. Okej. Nie wiem, dam szacha. Póki co nic sensownego nie widzę. Skoczek tu.
ogóle on to wszystko zbił. Tak, w ogóle nie widzę jakichś innych posunięć. Tutaj chcę zbić. No on ma perspektywę, te pionki są groźne. No wiem, gram tak. Bardziej bronić. Dobra, coś w tym stylu trzeba grać. Tutaj chcę wziąć. Dobra, wymienię to i tutaj muszę zbić niestety. A, i to jest w ogóle w trąbę. Strasznie jest w trąbę. Oj, tu widły. Nie, ale to mam tam. Ojejku, tam trzeba było. Szach jest, kurczę. Ojejku, tu podstawiłem. Zdążył, dobra, muszę się poddać. Aj, zły jestem. No zły teraz, strasznie. Było pięknie. Przewaga białych jak nic. Fraje żyłem. Każesz grać A3? A, no skoczek broni. Dobra, wymienić tu. Nie ma przełomów. No dobra. Ach. Cały czas tu też każe bić. Po prostu zbić pionka. No ale dobra. Według mnie też jest ok. Wow. Bardzo fajny ruch miały czarne. Też nie widziałem. Wieża E4. Po tym biciu jest po prostu tutaj. Trzeba zbić z szachem i odejść hetmanem, nie? O, taka zwariowana pozycja. On zagrał tu i to jest kompletnie wygrana. CD, dobrze, wieża E5. Aha! Nie zbiłem teraz gońca, no tak. No przecież gońca trzeba walnąć, wybić potem tu. Cyk, cyk. Nawet, no pokazuję komp, żeby to zbić. Jakiś koń B7 jeszcze jest, no ale ja bym prawdopodobnie to zbił. Tutaj. Koń F5. No pewnie, no. Easy. Już nie ma tego potwora tutaj. Ojejku, a ja po prostu wróciłem. Trochę gorzej. Ale dalej ciekawie. Mamy 8 dobrze, król tutaj. Skoczek D6 gorzej, skoczek B6. Ale to ciężko w ogóle... Ciężko jest doradzić jakiś tutaj dobry ruch po prostu, co nie? W takiej skomplikowanej pozycji już. No teraz to jest ciężko, choć mikro przewaga białych. Ale to dynamiczna przewaga, tu w ogóle ciężko, 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 ciężko. Dobra, kolejna runda chyba jest. Która to runda już? Ósma, ja mam 3 punkty. Ojejku, te wszystkie takie schematy wyklepane.
Osłabi punkt E6, jak będzie F6. Taki plan. Goniec E1. To jest dobry plan. Tak się gra tutaj w tych schematach. Znaczy można tak grać oczywiście. Co? Aha, bo jak tutaj, to dobra, muszę tak, jak wezmę tu, żeby 8. Może najpierw E4, zobaczymy jak zareagujesz. Pewnie skoczek C7. Tak, tu atakujemy, tutaj gro... O, tu koń F5 grozi teraz. Tak, też grozi. Koń F5 bardziej, ciekawe czy to zobaczy. Zobaczył. A taki ruch mam. No dobra. Niech będzie. Tutaj. Aha, nie mam wieża C1. Będę musiał zbić końca. Tak po prostu. Grać taką dziwną końcówę. Znaczy będę też tak, ale nie, odejście skoczkiem w ogóle będzie bez sensu. Dobra, biję tego gońca. F3. Jakiś koniec tam, wolna linia. Niby jest przyjemnie. A jakby się czarne wyplątały tutaj z jakichś tam kłopotów potencjalnych. Bije, no co dasz szacha, to tutaj. Ktmanem odbijesz. Pionek zostanie słaby. Obronię się. Ojej, podstawiłem! No przecież podstawiłem hetmana! Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dobra. Hetman C2. Hetman C2 i bazuje na związaniu. Gość jest ugotowany. To jest koniec gry po Hetman C2. Oczywiście, ale nie, no Krzysztof, nie potrafisz zauważyć takich fajnych posunięć. Goniec C3. Cyk i wieża D7. Nie! Dlaczego takich ruchów nie widzisz? Okulary zmień. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Skoczek D5, tutaj bicie. I co robi Krzysztof? Hetman B5, no przecież. Z totalnie wygranej robi się kompletnie źle. No to jest równa, okej, ale można grać, no wszystko można grać. Tutaj, nie wiem, cokolwiek. Ale nie tak. Co za frustrująca gra czasami to jest, no. Ile tych rund jeszcze zostało? 8 było, jeszcze 3. Kocham szachy, ale tak samo je czasem nienawidzę.
Zła reklama teraz dla szachów idzie, tak, ale po prostu to jest tak frustrujące, że podstawiasz to w tak prosty sposób. Wygrywasz partię, wygrywasz i po prostu podstawiasz. Paskudna rzecz. Się odechciewa grać. Odechciewa się grać, naprawdę. Trzy punkty z pięciu, trzy punkty z ośmiu. Cudownie. Po prostu cudownie. Nauka matowania wieży. Proszę bardzo. A, po 8 rundach jest króciutka przerwa. No dobra, no za chwilę będzie tak. Kolejna runda, 9. Te 3 rundy na końcu jakoś tak szybciej lecą, na szczęście. Najgorsze są te właśnie podstawki taktyczne. To jest coś tak frustrującego, żeby w tak prosty sposób oddawać figury. Ejku, przecież człowiek tego się uczył 30 lat temu. To nie może tak wyglądać. Można przegrać, można być ogranym, ale nie podstawiać w taki sposób. To jest okropne. Jeszcze trzy partie, dobra. Trzeba się skupić, bo trzeba te trzy partie wygrać. No, trzeba, po prostu trzeba i koniec. Nie bać się, nie patrzeć z kim grasz, lecisz, no, trzy partie i skup się, Krzysztof, skup się, kurczę blade, skup się, nie podstawiaj, masz zakaz podstawiania figur, pionków, chyba że poświęcisz, specjalnie, to możesz, a tak masz nie podstawiać, nakazuję sobie zakaz,
na podstawianie. Koniec podstawiania. Frustrujące to jest. A to jest nieodłączny element szachów. Niestety tak. Dobra. Trzy partie w Szwajcarze ostatnio są najważniejsze. Oj. Goniec C3 był pięknym ruchem, no. Pięknym, prostym posunięciem. Zauważyłem, że szybsze tempo po prostu mi szkodzi. Przy dłuższym tempie więcej dostrzegam rzeczy. To jest jedna oznaka. Człowiek się starzeje. No ale jeszcze nie teraz. Nie, nie, nie. Jeszcze się nie starzeje. Nie, 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 nie. Jeszcze nie w tym momencie. Za 15 lat sobie będę odliczał starzenia, a nie teraz. Nie. Lecimy, lecimy, lecimy. Poproszę rundę numer 9. Lecimy.
Aha, Krzysztof już podstawił pionka, co nie? No dobra, może nie do końca, bo odejdę jak tutaj, to jest strzał tu jeszcze. Na szczęście przeciwnik więcej podstawia ode mnie. To jest ładne posunięcie z jego strony. Kurczę. Odejście i lipa. Nie mogę zbić na C4. No nie mogę. Po prostu nie mogę. I ta pozycja nie jest wcale jakaś wesoła. Jest, kurczę, ciężka pozycja. C5 i w ogóle on stoi świetnie teraz. Po prostu jakiś dramat. No tak, próbuję rozbić te piony. To jest masakra jakaś. Tu muszę uważać. Dobra, muszę tak, na końcu mam widełki. Ostatnia szansa to w tym ruchu. Tu nie można, bo tu widełki. Tak, zbiję, zbiję. No to widziałem. Zobaczcie, z kompletnie wygranej zrobiła się też niejasna do końca pozycja. Tutaj co nie? Prawdopodobne, co się dzieje w ogóle ze mną. No tak, zagrasz tu, ja będę musiał zbić tu.
O Boże! No jakaś po prostu masakra. Co się dzisiaj dzieje? Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Kurczę, on ucieka do dobrego rogu. No niestety, jest ciężko to wygrać. Remis, no tak. Nieprawdopodobne. Znowu wygrana partia była na stówę. Piękna partia z królewsko-indyjskiej. Oczywiście nie wycisnąłeś. Dobra, kolejna partia, nie poanalizuję. Jeszcze dwie rundy.
A to ciekawe. Dobra. Chyba źle. Dobra, gram tak. Paskudnie trochę to wygląda dla mnie. Tutaj jest słaby punkt. Tak, to chyba nie. Dobra, tak. Tutaj jest planem takim i tutaj. Jak się tak uda zagrać, to jest dobrze. Są różnego rodzaju motywy taktyczne tutaj. Tak, tutaj atakujesz, ok. Masz słuszność. Mimo wszystko tak. Mogłem tam zbić najpierw, jejku, ale jestem cielemele. No właśnie, no już nawet to przegrywam. Co to w ogóle miało być? Tam najpierw miałem zbić. Tam! Ojejku, wszystkie gońce patrzą w moją stronę. Ale zagrałem po prostu strasznie. No nie wierzę, no. Po prostu dramat dzisiaj w tym Title Tuesday. Tutaj to jest po prostu bicie. Bicie i co tu? No dobra, no bij, no. Bij. Remis bym chciał z pocałowaniem ręki teraz. No bicie tu i po prostu odejdę. No jakie mam wyjście? A tak? To tutaj co? Grozi mat. No to co ja mogę zrobić tu? Nie, nie mogę. Tutaj zagrasz tu. Potem grozisz matem. Dobra, tak. Odejdę tu. Albo tu. Nie, nie mogę tu, bo mnie zbijesz po prostu. Ha, wieża F2 jeszcze wchodzi. Kurczę, blada. Nie wierzę po prostu. Jak ja gram? Co się dzisiaj stało? Proszę o ostry hejt. Ostry hejt. Jak ty grasz, Krzysztof? Nie, no tutaj nie ma kompletnie. Kompletny wór. Tak? Tak, sakra. Żebyście się zasłonić hetmanem. Ale to co on zbije wieżą bez znaczenia. Tutaj zagra wieża F2. Ale to będę miał takie zagranie. Dobra, dam mu dać pięknego mata. Wieża F2, hetman G3, goniec G2, mat. Co? Aha, bo chcesz tutaj zagrać. Dobra, no to jeszcze dajesz mi szansę? Mógł dać mata, nie chciał dać mata. No dobra, to jakiś taki ruch. Skoczkiem. Weźmiesz mi tego piona, niestety. A tu jeszcze wchodzisz. I co mi zrobisz? Biorę, idę tym. Nie, i tak jest przegrana, no. Siak. No ale co, no tutaj to tutaj. Idę. Tak. Chyba tego nie widział. Zresztą ja też nie. Aha, tutaj mat. To ja nie widziałem. Brawo! Brawo, Szachuś.
Jesteś mistrzem dzisiaj. Cudownie. Trzy na pięć punktów i jeden remis urwałem, nie? Trzy z pięciu i trzy i pół z dziesięciu. Pięknie. Czasem ten jeden ruch, słuchajcie, waży o wszystkim. Wymieniłbym tam na F8, no to nie miałbym tej siatki matowej tu, no. To było oczywiste. Przedszkolaki lepiej grają. Nie, po prostu dramat. No dobra, jeszcze jedna runda. Magnus Carlsen. Czy Magnus ma wtopę? Na to wygląda. Oj, oj, oj. Magnus ma wtopę. Ci Hindusi to grają, co? O, można ładnie grać w szachy. Z moim przeciwnikiem tutaj Antek sobie ciśnie. Można. No i brawo. Brawo, Antoni. Hero Wilczek? Kto to jest? Igor Wilk. Jakiś młody chyba junior, nie znam. Ale pięknie, no. Pięknie grają. A właśnie to jest to. Trzeba trenować. Nie da się wszystkiego na raz robić. I uczyć, i trenować. No nie da się. Ja mówię to z perspektywy szachów tylko i wyłącznie, oczywiście. Nie da się być trenerem i dobrym zawodnikiem, uważam. Nie da się. Magnus nie grał białymi? A, nie wiem. Tak, przegrał chyba. Dobrze. Wiesz co, już nie wiem. Ja już nic nie widzę na szachownicy. Nawet nie widzę, kto wygrywa. No, po prostu, dobra. Wieża na wieżę jeszcze grają. No pięknie, piękne partie. Pięknie, pięknie. No naprawdę. O, dobrze. Wiem, jestem już złośliwy, zdenerwowany swoją niedyspozycją kompletną. Zawsze mnie to zastanawia, dlaczego oni klepią. Ostatnia runda. Za chwilę czas start. Ktoś się nie zgadza z tym stwierdzeniem? Można się nie zgadzać, ja tak uważam. Że nie da się trenować kogoś i być na bardzo wysokim poziomie swoim zawodniczym. Według mnie to nie idzie w parze. System zamisza. Dobra, lecimy.
O, to mnie zaskoczyłeś, drogi przeciwniku. No to tutaj walnę. No wymienię to. W sumie to wymienię chyba też hetmany. Dobra, strzałka. Okej, przerzut skoczka teraz. B5. Atakujemy. Czy zagrać mi tak i mój skoczek nie będzie miał gdzie uciec? Ogóle cudo. Próba wymiany. Pionkiem. No wierzą, to trzeba naciskać. Jacek Tomczak. A to jest kwestia czasu. To nie jest tak, że trenujesz kogoś pół roku i grasz od razu fatalnie. Poczekaj chwilkę. Jacek też miał już swoje dobre czasy, że tak powiem. Gram tu, żeby wejść tam. Jacek już miał 2600 ponad i tam był w kadrze Polski i wszystko było pięknie. A chyba się trochę opuścił. Znaczy wiem, że teraz jest wicemistrzem Polski, tak? Chwała mu za to, ale no to jest kwestia czasu niestety. No dobra, no to jest kompletnie wygrana czarnymi. To musi być kompletnie wygrana czarnymi. To, że musi, to nie znaczy, że jest, co nie? Dobra, zasuwam pionem. Nie widzę tutaj, co mogę zagrać dobrego. Tutaj zagrać możesz, co? Możesz, ale tego nie widzisz. Idę pionkiem. Soćko Bartosz? No pan Soćko Bartosz przecież już nie jest ja w swoim piku. Przecież no, sorry. Znaczy nie wiem, czy on teraz kogoś trenuje w tym momencie, ale trenował. Poziom, przepraszam, ale no spadł mu bardzo. Co, tutaj i nic się nie dzieje? Serio? Prawda? Ojejku, H5 miało być, no myszka mi zadrgnęła. Co za kwas. Bez sensu straciłem tempo. Tak miało być. Szakrant? Szakrant kogoś trenuje? Też nie o nim nie słychać. Co tutaj? Grać końcówkę. Dobra, zagram tę końcówkę. Pewnie remis. Spróbuję wydusić. Jeszcze nie wiem jak. Tu przejdziemy. Czy dalej gdzieś przejdziemy? Nie mam pojęcia. No tak, tu zagrasz pewnie. Tu. No przepycham. Muszę słabość u przeciwniczki zrobić. I teraz G5. Tak, chyba trzeba. G5, ok. No to teraz jest super, bo tędy przechodzę. Jeszcze króla stąd muszę wygonić. Jakby to zrobić? Na razie tak, tak. Może przejdę tu. O, taki plan będzie. Taki będzie plan, jak już wejdę tu królem. O ile wejdę. To będzie świetnie. Tak i tak. Będzie chyba dobrze.
Aha, bo też goniec tego pionka nie obroni. To jest bardzo dobrze w takim razie. I król e5. No tak, tutaj już się uda. Tutaj przeciwniczka dała mi prezent. Dobra, moi drodzy, dzisiaj było kiepsko, 4,5 punkta. Kiepsko, kiepsko, nic nie widzę, ale się nie poddajemy. Nie poddajemy się, jak tylko będzie okazja, Title Tuesday będę grał. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, za to, że byliście i do następnego razu.